Liga Mistrzów dzisiaj? No co ty taki jakiś, co? Co, mecze. To ciągle mecze i mecze. Co z tego? Ale ćwierćfinał dzisiaj, przecież byle. Powiedz mi, co ja mam w ogóle w życiu robić? A tak wiesz, zawodowo. No a co ty byś chciał robić? Na czym ty się znasz? No nie wiem, no trochę na piłce nożnej. Ale z tego nie wyżyjemy. Przepraszam bardzo. Wroniak, jestem działacz Polonii. Rozumiem, że pan Malak, czyli słynny Pele. Poznałem, ale wolałem się upewnić. Moment, chyba mnie pan z kimś pomylił. Panie Malak, krótka piłka. Szukam trenera. Chciałby pan zostać trenerem Polonii? Co? Trenerem? Polonii? Ja panów zostawiam samy. Ale poczekaj. A nie wiem, dlaczego akurat ja? Skąd pan mnie zna w ogóle? Z telewizji, a skąd? Z piątego stadionu. Nie. Te pańskie słynne wejścia na żywo, przenikliwa i miażdżąca ocena smudy, to... Franek, ja na ciebie patrzę. Franek, ja cię już nie kocham. Pele i Polonia Warszawa? Tak. Ale naprawdę? No naprawdę. Cała Polska docenia pańską fachowość, nie tylko ja. Zaraz, moment. Jeszcze raz wracamy. Pan mówi, że ja mam zostać pierwszym trenerem Polonii Warszawa, tak? W ekstraklasie? Proszę. Polonia, Wólka Kościelna, co to jest? Pańska nowa drużyna. Ale myślałem, że Polonia Warszawa. No prawie Warszawa, pół godziny PKS-em. No to jak? Co jak? Która to jest liga? Ósma. A mamy teraz naprawdę wielką szansę na siódmą. Pan to sobie wyobraża, panie Malak? Pan będziesz jak Mourinho. Cała Wólka Kościelna na meczu. Nad komplet widzów. Trybuny szaleją. Dwie drużyny wchodzą na boisko, a pan stoi przy ławce oparty o ten słynny plastikowy daszek. Pańska kobieta roni łzę wzruszenia. No to co? No to jak? I co? Że ósma. A za rok może być siódma. A to no. Od czegoś trzeba zacząć. No, a potem już jest z górki ekstraklasa w ogóle, wiesz. Jasne. No. Pele. Ale powiem ci, że to jest, wiesz co, to jest ważne, bo jeżeli tutaj w grę wchodzą pieniądze... No pewnie, że wchodzą. To jest 50 zł miesięcznie. O, a nie martw się. Słuchaj, wiesz, Mourinho jak zaczynał, też kasa nie była największa, nie? Tylko tak nie zupełnie do końca, bo 50 zł miesięcznie to ja będę płacił, rozumiesz? Jest taka składka. No to ty nie mógłbyś ponegocjować. Ale co, myślisz, że ja nie negocjowałem? Że najpierw chcieli 70 zł miesięcznie. No to trzeba było chociaż negocjować do 30, no. A to? Pele, ty musisz być twardy, no. Jak Mourinho zaczynał w Realu, to jaki był? A Sonia, a może ty byś za mnie ponegocjowała, co? Bo taki dobry trener to musi mieć chyba swojego agenta, nie? A w ogóle to za ile jest ten ćwierćfinał? Że ja muszę zaraz oglądać wszystko. I muszę notować wszystkie, wiecie, te rozwiązania taktyczne. Tutaj, o, proszę. Polonia, Mourinho i ja. Dobrze brzmi? Wólka Kościelna.